Ministerstwo, które zostało założone tylko i wyłącznie dla nepotów politycznych. Przecież zmartwychwstał je Kaczyński tylko i dlatego, żeby mieć gdzie zatrudnić Bortniczuka i Mejzę, których przeciągnęli na swoją stronę i którzy utrzymują tę bieda większość. Wiecie, my też czasami, znaczy nie to, że gdybym nie był tak zdeterminowany, to bym powiedział, że mi po prostu ręce opadają z cichym szelestem do podłogi. No jak można patrzeć na takie rzeczy? Jak takie rzeczy można żyrować? Jak można zgadzać się na to, że ktoś o takim profilu jest wiceministrem rządu Rzeczpospolitej? Dlatego tak ciężko pracujemy nad tym, żeby tej nadziei było więcej. I mam nadzieję, że uda nam się was przekonać do tego, że Polska 2050 zasługuje na to, żeby rosnąć i żeby budować się powoli, skutecznie w stronę 20%, tak, żebyśmy mogli być autonomicznym głosem na polskiej scenie politycznej, bo ja bardzo tego właśnie chcę i to właśnie jest naszym politycznym celem. Że oczywiście później trzeba będzie zawierać różne koalicje, trzeba będzie z tymi czy z innymi formować rządy, ale dzisiaj w Polsce jest potężna przestrzeń na to, żeby tych, którzy przestali już wierzyć, że polityka może jakkolwiek zmienić nasze życie, przekonać, że ona naprawdę może być inna, że naprawdę można mieć na nią pomysł, że naprawdę można nie obrażać rozumu, moralności, że naprawdę można dać ludziom nadzieję, której dzisiaj tak bardzo im trzeba. Ta nadzieja się ziści, uwierzcie mi. To jest kwestia może kilkunastu miesięcy, może kilku, jeżeli to wszystko pójdzie szybciej. Ale my już dzisiaj powinniśmy być po tamtej stronie. Miara obrzydliwości i tak się już przebrała.